Także tylko kontynuując ten wątek, namawiając, po co nagrywamy, drodzy Państwo, żeby do innych dotarło, że my uważamy, że Sejm jako organ, który nie jest powoływany co 25 lat konstytucyjnie, tylko jest dalej w tym ciągu, nazwijmy to, partyjnym, on nie ma prawa, nie ma żadnych, zresztą sam jest nielegalny, ale jak on może podejmować konstytucję, taki Sejm? Powinien być specjalnie dobrany Sejm konstytucyjny, tak, to co my robimy, który podejmuje konstytucję, na przykład o konstytucję, czy chcemy partii, czy nie. Jeżeli nie chcemy partii, to ordynacja wyborcza o sejmikach ziemskich i tak dalej, prawda? Także no nie można w tej formule obecnej wyjść z tego kręgu, tego ustroju, nazwijmy to bolszewickiego, tak? Bo to jest, Bolszewia to zawłaszczyła, ten parlamentaryzm, i oni z tego cyklu nie są w stanie się wypętlić. Ponieważ przy głosowaniu, czy chcecie partię, czy nie, no nie są w stanie z tego kręgu zamkniętego wyjść. No bo tego nie przegłosują. Udoskonalą tak ordynację, żeby jeszcze upartyjnić państwo, a nie, na pewno nie są w stanie z tego wyjść. Jesteśmy w kręgu zamkniętym, który spowoduje to, co spowodowała poprzednia sytuacja, że po prostu upadnie państwo, bo nie jest w stanie wyjść z problemu liberum veto na przykład. Pamiętamy, prawda? Chociaż myśmy wyszli z tego. To jest nieprawda, że upadliśmy przez liberum veto, bo właśnie Sejm czteroletni poprzez zawiązanie Konfederacji nie obowiązywało liberum veto. Myśmy padli ofiarą czterech zaborców, czyli mówimy tu o Rosji, Anglii, Austrii, prawda, i Prusach. To myśmy padli ofiarą zaborców, a być może i innych, ponieważ właśnie tylko Turcja nie uznała nas jako zaborców. Wszystkie państwa europejskie pogodziły się z brakiem Polski. Także i dopiero kampania Napoleona, czyli jedna wojna spowodowała, że odrodziło się Królestwo Polskie w unii personalnej z carem. Potem pierwsza wojna światowa wznieciła naszą państwowość, tą masońską, piłsudczykowską. I druga wojna światowa zmieniła też, odzyskaliśmy niepodległość na przykład Śląska i Pomorza i Ziem Zachodnich. Zwróćcie Państwo, o tym się nie mówi. Druga wojna światowa, oczywiście tą w cudzysłowie niepodległość, bo pod kuratelą sowiecką, ale jednak odzyskaliśmy po II wojnie światowej część terytoriów, które były podbite, czy pod dominacją wtedy pruską i habsburską, a właściwie pruską już wtedy, od prawie 200 lat, a wcześniej Śląsk od kolejne 400 lat, prawda? A Pomorze, no to jeszcze mówimy wcześniejsze, bo były księstwa pomorskie. Więc oczywiście straciliśmy kresy. Więc tym tematem dzisiaj się będziemy zajmować. Jakim prawem te kresy nie zostały nam zwrócone po tym, jak upadł Związek Radziecki, prawda? Przecież my nie mieliśmy żadnej wojny ukraińsko-polskiej, no formalnie przynajmniej, bo ona była wypowiedziana nieformalnie przez Ukrainę. Natomiast no, ktoś, kto robi takie spustoszenia i mordy, nie może z tego tytułu jeszcze czerpać korzyści, czyli zajmować nasze ziemie ruskie. Dzisiaj nazywane województwo, oczywiście tam były województwa, czyli wołyńskie, podolskie i tak dalej, te tarnopolskie, prawda, ale generalnie to były ziemie ruskie. Ziemie ruskie, gdzie pamiętamy, że my mieliśmy jeszcze, to dopiero traktatem Grzymutowskiego straciliśmy na przykład Kijów, Smoleńszczyznę, prawda? Ziemia smoleńska, czyli dzisiejszy Białoruś mówimy jeszcze, prawda? Chodziła o skład korony polskiej. Tutaj bardzo ważny, zanim skończę ten wątek, jeszcze zagaję Państwa, żebyście w tej sprawie się wypowiadali, chodzi o Unię Radziecką, o której już mówiłem. To jest taka moja propozycja, którą dorzuciłem do porządku obrad, która dotyczy powołania, bo wiemy, że Unia Europejska wcześniej czy później się rozleci, no bo Unia Europejska zamienia się w Unię Islamską. Im dłużej trwamy, tym bardziej islamizujemy Europę i bardziej islamizujemy siebie. W związku z tym czas pomyśleć, żeby wyjść, ale no to wtedy ktoś powie, no to wracamy do punktu wyjścia, no to nie byłoby może korzystne, a w związku z tym najlepiej byłoby pomyśleć o nowej Unii, którą już tworzyliśmy kiedyś, która dwukrotnie wzniecana, dwukrotnie jakby nie rozkwitła, czyli Unia Hadziacka, czyli Unia Polsko-Litewsko-Ukraińska, a być może tutaj dodać trzeba jeszcze Białoruska, prawda? Czyli Unia Państw Chrześcijańskich, tak byśmy powiedzieli generalnie, gdzie nie wykluczamy nikogo z Europy, ale wyraźnie piszemy pod z wartością chrystianitas, tak? Że musisz tutaj zgodzić się z wartościami chrystianitas uniwersalnymi, czyli na dzisiaj to się domniemywa, że chodzi o Kościół rzymskokatolicki, ale niekoniecznie w dłuższej perspektywie. Czyli tutaj mamy też oczywiście kościoły protestanckie, mamy też kościoły prawosławne, grecko-katolickie i tak dalej, prawda? Ale wszystkie z wspólnym mianownikiem chrystianitas. Ktoś powie zaraz, no ale przecież to islam jest chrystianitas. No nie, tu już bym się nie zgodził. Islam jest religią, pseudoreligią, jest to ideologia. To nie jest żadna religia. Z religii chrystianitas wyłania się idea polityczna, jakim jest islam. Islam jest ideą polityczną i to w najgorszym tego słowa znaczeniu, ideologią skrajnie wypaczoną w sensie moralności. Jest to religia, znaczy idea oparta na demoralizacji od samego początku, prawda? Czyli Mahomet, 8-letnia Aisza, związek, byśmy powiedzieli, pedofilski jest tutaj wzorcem do naśladowania. Dlatego nie można mówić na przykład w krajach islamskich o pedofilii, bo ona jest wpisana, a nawet zalecana, prawda?
To nie mieści się w naszej kulturze. Dlatego my mówimy, to nie jest żadna religia, tylko to jest ideologia. Islam, który został stworzony prawdopodobnie przez jakiś odłam Hazarów i do niszczenia religii katolickiej, on, czy wręcz przez Żydów, trudno powiedzieć w tym momencie, to był VI wiek mniej więcej, wyłania się niby religia, ale przecież nie można przyjąć, że Bogiem może być ktoś, kto współżyje z 8-letnim dzieckiem, prawda? No my na to się nie zgadzamy. No, przynajmniej ja, możemy o tym dyskutować, ale to nie jest żadna religia, prawda? Nie deprecjonujemy religii typu buddyjska religia, czy inne religie, czy protestanckie, czy inne religie, ale na pewno musimy zdeprecjonować, że nie jest to żadna religia islamska, która pozwala w swoich założeniach, jak zrobili wykład przecież w Darłowie, pamiętacie Państwo, gdzie Andrzej Marcin Piszczek wyraźnie przedstawił założenia tej religii, prawda, że one się podszywają i dobrze się rejestrują w takich państwach jak Polska czy inne państwa zachodnie jako mniejszości religijne. Państwo polskie nigdy nie powinno było pozwolić, żeby się zarejestrowała taka islam jako religia, tylko zaklasyfikować go jako ruch polityczny zabroniony, czyli w formule zabrania się propagowania idei komunizmu, prawda, faszyzmu i islamizmu, prawda? To liberalizmu. Liberalizmu i tak dalej, o tym chcemy mówić dzisiaj. Zabrania się, a w związku z tym, ponieważ ktoś chce pod szyldem religii przemycać komunizm, albo pod szyldem religii przemycać faszyzm, albo pod szyldem religii przemycać islam, to my się na to nie zgadzamy jako Sejm Wam. Ale to oczywiście jest moje zagajenie tylko. Idę dalej, drodzy Państwo, z tym porządkiem obrad. O tej architekturze mówiłem, o znaczeniu króla Polski, debata. Też jakby ktoś, Państwo, żebyście mi powiedzieli, jak widzicie przyszłego króla Polski, kim on powinien być, jakiej dynastii, prawda? Bo dzisiaj mamy takie dynastie jednopokoleniowe, pseudo-króli, typu Jarosław Kaczyński, prawda, nieformalny król Polski, typu Andrzej Duda, prezydent król. Ale to są jednopokoleniowcy, góra dwu, trzy pokoleniowcy, bo oni nie są w stanie metrykalnie wykazać, że są dłużej niż 6, 7, 8, 9, 10 pokoleń. I to takimi metrykami, z kopiami i tak dalej, prawda? Więc nie wiemy, kim oni są. Ale to jest jeden argument, bo mogą być jeszcze inne, prawda, za tym, że na przykład to, no, musisz mieć genealogię, ciągłość. No i przede wszystkim to nazwisko powinno coś historycznie znaczyć. Na przykład, prawda? Czyli nawiązujemy tutaj do tradycji nazwisk typu sowieccy, leszczyńscy, prawda? Mamy takich nazwisk. Koniec Polscy, Żółkiewscy, Chodkiewicze i tak dalej, i tak dalej. Tych nazwisk mamy wiele. Oni dzisiaj jeszcze przetrwali. A my wprowadzamy jakieś nowe pokolenia, znaczy nie my, bo to robi Bolszewia, prawda? Potem się okazuje, że pan Komorowski to nie do końca jest Komorowski, pan Kwaśniewski to nie do końca jest Kwaśniewski, pan Duda to nie do końca jest pan Wałęsa, przepraszam, nie do końca pan Wałęsa. Wszyscy mają żony, które są związane z narodowością żydowską, tak delikatnie mówię, ale niekoniecznie to może być. Nie chcemy tutaj nikogo obrażać, broń Boże, ja mówię ogólnie i to praktycznie od Gomułki, prawda, się ciągnie. Piłsudski też zawiązuje ostatni związek małżeński z Żydówką. Więc drodzy Państwo, no, to jest jakieś szaleństwo, tak? Że my nie potrafimy znaleźć zdrowego małżeństwa króla i królowej Polaków. No, to jest jakieś szaleństwo, że my nie potrafimy w Polsce katolickiej znaleźć małżeństwa, które mogło pełnić rolę, funkcję, powiedzmy. I to załóżmy albo elekcyjną, czyli jednorazową, albo dziedziczną. Czyli zdrowe małżeństwo ze zdrowymi dziećmi, które mogą pełnić rolę króla i królowej, albo elekcyjnej, albo dziedzicznej. No jest to chore. Od czasów saskich praktycznie, za wyjątkiem króla Stanisława Leszczyńskiego, takiego ostatniego, można przyjąć, legalnego króla Polski, nie jesteśmy w stanie obrać, no bo już Stanisław August Poniatowski praktycznie nie miał żony. On miał tą morgatyczną żonę, prawda? Nie miał tej żony po prostu normalnej, byśmy powiedzieli. Sasi, no uzurpatorzy, więc trudno to mówić, prawda. No, jedna żona Augusta II w ogóle do Polski nie chciała przyjechać, nie przyjechała nigdy. Druga żona, no bogobojna, tu nie możemy mieć dosyć dużo zastrzeżeń, no ale też więcej czasu spędzała w Dreźnie niż w Polsce, prawda. Nie mówiła po polsku, więc to są sytuacje takie trochę niedopuszczalne, że wybraliśmy sobie, znaczy nie wybraliśmy, że narzucono nam króli niepolskojęzycznych i z żonami niepolskojęzycznymi, z obcą nam kulturą, bo to jest, była kultura jednak monarchii absolutnych, prawda, jeżeli chodzi o Sasów. I ostatnim takim, przedostatnim, znaczy ostatnim to był Stanisław Leszczyński, żona Katarzyna Sopaliński, prawda. No Sobieski, tu też można mieć zastrzeżenia, bo Sobieski był po prostu, był dwukrotnie, można powiedzieć, żonaty. No ale druga żona Maria Kazimiera, prawda? Pierwsza zamojska, druga Kazimiera, no była francuską, druga żona, prawda? Tu też był jakiś, i to lopy francuskie dawało w kość, prawda?
z jednej strony za Ludwiki i Marii czasów Jana Kazimierza to nam bardzo pomogło, ale to było pochodzenie szlacheckie, czyli arystokratyczne. No a Maria Kazimierza to była dwórka Ludwiki i Marii. I jako dwórka no, już pełniła tą rolę, tak byśmy powiedzieli, trochę jak Bona Sforza, taka więcej intryg było, prawda, po francuskiej polityki, pamiętamy Morsztyna, no to oczywiście nie sprzyjało to realizacji pełnej polityki propolskiej, prawda, to tak ogólnie mówię. No już jeszcze raz tylko wspomnę, że wiadomo, że Stanisław August Poniatowski był kochankiem carycy, no to też taka nieformalna żona, z którą miał naturalne dziecko, przynajmniej jedno, więc w związku z Państwem to już nie było też normalne, także caryca była kochanką polskiego króla, no. No umówmy się, że to jest wszystko było bardzo złe i musimy wrócić do źródeł, w którym potrafimy obrać króla, najlepiej od razu z królową, według mnie, no bo Sejm potem decyduje, kto może być królową, a kto nie, która jest zdrową rodziną, zdrowy kościec moralny. I ta wybrana królowa jest chroniona i król, jak pszczoły opiekują się królową, mniej więcej w tej formule, prawda? To tak odnośnie króla, żebyście się Państwo też wypowiadali. Uposażenie króla Polski, rezydencja króla Polski, no bo wybraliśmy prymasa, ale jeszcze żeśmy go nie uposażyli. Prymas Polski, tak samo i król, powinni mieć swoje rezydencje i najlepiej jakby oni mieli już dziedziczne, żebyśmy nie musieli im fundować, bo nie mamy tyle pieniędzy. No załóżmy leszczyńscy, prawda, tu mówimy o restytucji ewentualnie Rurki Leszno, o restytucji Milanowa, czyli dzisiejszego Wilanowa, o restytucji Gołuchowa, Rydzyny, Baranowa Sandomierska, gdzie jesteśmy, z otoczeniem oczywiście. Jest to potężny majątek, który przysparza dzisiaj państwu bolszewickiemu mniej więcej kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych rocznie. Albo nawet miesięcznie być może. Sama Jurydyka Leszno. Są potężne. Wystarczyłoby oddać tylko, żeby się król sam otrzymał swoich dochodów, prawda? Najlepiej by tak było. Prymasowi z kolei trzeba by oddać księstwo łowickie, prawda? I ewentualnie w tym księstwie łowickim w tej chwili, bo nie ma zamku w Łowiczu, bo są zburzone, tylko jest w Skierniewicach i powiedzieć, że Skierniewice muszą wrócić, zamek prymasowski musi wrócić, albo w Uniejowie musi wrócić do w ręce prymasa, żeby mógł godnie urzędować. Bo nie możemy prymasa umieścić byle gdzie, prawda? Więc tu ja podpowiadam, że powinniśmy może dzisiaj przegłosować sprawę księstwa łowickiego restytucji, prymasowskiego. To było księstwo wyodrębnione z trzech księstw w Polsce Rzeczpospolitej. To było księstwo warmińskie, księstwo siewierskie, biskupie krakowskie i księstwo prymasów polskich, czyli księstwo łowickie. W Łowiczu był zamek i prymas był autonomiczny, ponieważ on żył swoich pieniędzy, nie zależał jego los od widzimisię Sejmu, prawda? Utrzymywał się ze swoich dochodów, musiał też dbać o te dochody, więc to było logiczne, prawda? I powinno się tak w przyszłości uposażać ewentualnie. Tak samo król polski, to samo co z Wielkiej Brytanii i Gwinei. Oni mają swoje królewszczyzny i królewszczyzn w Polsce jeszcze bardzo dużo jest, zawłaszczonych przez bolszewików, nigdy nie oddali, bo zarekwirowali dobra królewskie, ale nigdy nie oddali. I część miast królewskich, królewszych powinna łożyć na część podatków, wracając do tego na, co nobilituje oczywiście też te miejsca, na skarb królewski, byśmy powiedzieli. Skarb królewski powinien być być może odseparowany od skarbu narodowego, prawda? I skarb królewski to jest jedno, się rządzi. Król powinien być zlimitowany być może dochodami, czyli nadwyżkę tych dochodów powinien przeznaczać na dobro państwa. Nie powinno być tak, że to jest, nie ma limitu, prawda? Czyli określamy na przykład, że 400 milionów może przeznaczyć na swoją działalność, a powyżej musi rozdać po prostu, tak? Musi po prostu rozdać, jest to non-profit działalność i nie może kumulować, nie może pożyczać itd., itd. Ani nie może to zaciągać pożyczek. To od nas wszystko zależy. To samo z prymasem. Prymas, powiedzmy, który ma dochody, ale ograniczamy te dochody na przykład do 100 milionów i powyżej, jeżeli są wyższe dochody, musi przeznaczać na przykład na cele charytatywne i inne. Skarb prymasowski powinien być kontrolowany, prawda, przez Sejm Walny. Żeby to nie było, że tworzymy sobie takie państwa w państwie, prawda? Idźmy dalej. Określenie stanów na jesień Rzeczpospolitej, tutaj mówimy urzędnicy, funkcjonariusze publiczni, mieszczanie, włościanie, to co mówiliśmy, czyli jak tutaj, czy jesteśmy społeczeństwem stanowym, czy jednak potrafimy to określać, czy nie. Oznaczenie organów uchwałodawczych sejmowalnego, sejmików ziemskich, debata, oznaczenie rządu Polaków, Wenedów, uchwała pojęciowa, dynastia panująca, tutaj żebyście Państwo się wypowiadali też, kandydaci na króla Polski, można zgłaszać, nie widzę problemu, jest to w porządku, prymas Królestwa Polskiego jako legatus natus, o tym mówiłem, czy chcemy nuncjusza, czy nie chcemy, prawda, i czy chcemy, żeby prymas od razu był z automatu legatus natus i niekoniecznie to musi być arcybiskup gnieźnieński, bo mi się wydaje, że to jest błąd. Tylko po prostu wybieramy sobie jednego z najmądrzejszych biskupów,
i mówimy, twoja siedziba jest w Łowiczu. Oczywiście Łowicz kiedyś podlegał pod archidiecezję gnieźnieńską, do tego można nawiązać. Ale wydaje mi się, że może to być taki tylko tytuł, znaczy takie miejsce honorowe. Tak jak każdy biskup ma honorowe miejsce w Rzymie, tak samo tu może być honorowe miejsce jakiegoś terenu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, ale samo arcybiskupstwo gnieźnieńskie też wymaga bardzo mądrego prymasa, tego biskupa. I byłby to, jakby to powiedzieć, taki wiceprymas. Na wypadek z kolei śmierci prymasa, on z automatu zastępowałby prymasa, że król i Sejm nie nominują nowego prymasa. To z urzędu arcybiskup gnieźnieński byłby jakby takim w przyszłości po prostu. Oczywiście najlepiej, jakby droga kariery była taka, że jest arcybiskup gnieźnieński, który staje się później prymasem, mimo go wywołujemy, a potem nominujemy na arcybiskup gnieźnieński, on się w trakcie tego wice sprawdza i potem znowu zostaje prymasem i taka kolej rzeczy, ale byśmy się, uważam, nie musieli się tak związywać sobie rąk i nie trzymać się. Niektóre zwyczaje zbyt później utrudniają funkcjonowanie, prawda? Debata nad ustrojem Rzeczpospolitej. No i tutaj jeszcze jest akt intronizacji, to by Pana interesował ten akt intronizacji. Ja go mam cały, to jest przygotowany, drodzy Państwo, przez episkopat, który będzie, może poruszymy ten problem w zależności od tego, bo ja za chwilę poddam pod głosowanie, tak pod Wasze uwagi, czym chcielibyście się zająć. Pomyślcie już powoli, myślcie sobie powolutku, co byście chcieli, żebyśmy na początku ruszyli, czy problem króla, prymasa, aktu intronizacji Ukrainy, kresów i tak dalej, bo ja tak szybko Was się zapytam na koniec tego wywodu, co, żebyśmy już podjęli pewne tematy, które Was interesują, niektóre mnie interesują, prawda? Także ten akt intronizacyjny to jest przygotowany na odczytanie we wszystkich kościołach i w łagiewnikach przede wszystkim z 19 listopada tego roku, akt intronizacji Chrystusa Króla, żebyśmy go ewentualnie, prawda, zaudytowali i ocenili, prawda, czy my też to odczytamy, czy nasz marszałek, czy król ma to odczytać, czy nie. No i jeszcze kwestia jest Ukrainy, pamiętajcie, ten 11 lipiec, prawda, że kresowianie proszą, żeby myśmy to przegłosowali, że oczywiście, że u nas to będzie święto Kresowia, natomiast jest problem, że Ukraińcy wystosowali takie pismo, w którym proszą, żeby nie antagonizować i tak dalej, PiS to podchwycił i nie chce teraz. I teraz problem, co zrobić z PiS-em, co zrobić z partiami, które wyraźnie obstrukcyjnie działają. Ja bym to dorzucił do porządku obrad, czy w tej chwili ostro stawiamy sprawę partii politycznych, czy mówimy, że powinni posłowie, czy powinny te partie zniknąć pod rygorem, pod infamią, prawda? Dla tych partii lub dla tych, no partii to wiadomo, że to by dziwnie zabrzmiało, to co mówił pan Cezary Tołusty, dla przywódców tych partii, tak? Nakładamy infamię, że jeżeli nie, że te partie nie zlikwidują na przykład do końca, no, lipca, sierpnia, września, no to, bo my nie chcemy partii i nie powinniśmy czekać, aż oni sami to zrobią, bo oni tego sami nigdy nie zrobią, nie łudźmy się, że sami to zrobią. My musimy po prostu powiedzieć, czy chcemy w tej sprawie zarządzić głosowanie, czy chcemy partii, czy nie chcemy partii, ale wcześniej debata, tak? Czy widzimy, niech ktoś powie coś pro i kontra, tak? W tej sprawie. Ale za chwilę się zapytam, czy chcemy ten temat w ogóle podjąć. Czy mamy obecnie religię rzymskokatolicką, judeochrześcijańską, czy inną? Na ten temat też chciałbym, żeby ktoś ewentualnie. Debata o religii panującej, prawda? W tym momencie, bo to byłby klucz, nawet gdyby nam się udało dzisiaj tylko jedną konstytucję przyjąć. W tym momencie ja przeczytam Państwu, jak to brzmiało w kontekście 3 maja. To jest bardzo krótki tekst, więc pozwolę sobie przeczytać, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Otóż konstytucja 3 maja zawiera 11 punktów, ma preambułę. I pierwszy punkt rzymski, religia panująca. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymskokatolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiekolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przekazuje nam kochać bliźnich naszych, przede wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój, wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich według ustaw krajowych warujemy. Czyli ta wolność religijna była obwarowana ustawowo, że musiałyby powstać ustawy, prawda? Czyli nie tak, że to z automatu, tylko wolność poprzez ustawy warujemy. Że każda religia musiała być ustawą za, czyli w tym przypadku przez ustawę ustawodawca rozumiał po dzisiejszemu konstytucję. Czyli bez takiej konstytucji ustawa była rozumiana jako ustawa jako najwyższy akt, prawda? Powinniśmy głosować, czyli nad każdą dopuszczalną religią w Polsce powinien głosować Sejm walny, czy ją dopuszcza na terenie Korony Polskiej, czy nie. No dzisiaj to robią prawdopodobnie nawet nie ustawy, tylko rozporządzenia. Jest pewnie ustawa o religiach i tam ktoś wydaje jakiś, pewnie minister spraw, nie wiem, bo nie ma chyba minister spraw wyznań, wydaje jakieś decyzje, czy sąd wydaje, czy rejestruje taką religię, takie, czy zgromadzenie takie religijne, prawda? I to jest ten poziom.
Kiedyś sobie nasi przodkowie w Sejmie Słowenii zarzucili, że to musi Sejm Walny wydawać zgodę na każdą religię, którą chce się kult uprawiać na terenie Korony Polskiej. My możemy do tego wrócić, prawda? Debata nad nauką języka łacińskiego w seminariach i szkołach średnich i wyższych. Oczywiście, jeżeli chcemy wrócić do kultury łacińskiej, powinniśmy przywrócić język łaciński, tak? Bo nie da się kultury łacińskiej mówić o niej, a nie przywrócić język łaciński. To jest zdanie już była profesora Śmigla, który zwrócił uwagę, że u nas księża nie znają w tej chwili, nie znają księża, już nie mówię o lekarzach, tylko nie znają łaciny. A przecież gro responsariów i tak dalej, już nie mówię teraz o mszy trydenckiej, no bo jak prowadzić mszę trydencką, się łaciny nie zna. Ale też jak odczytywać epitafia, stare teksty, wszystkie teksty do XVI mniej więcej wieku były pisane po łacinie. Nawet w Sejmie były pisane diariusze po łacinie. Także jak to rozczytać, kiedy my nie uczymy młodzieży łaciny? Łaciny jako język uniwersalny europejski, a nie angielski, który jest tym językiem relatywnym Commonwealth i oni nam wtedy porzucają różne pojęcia, prawda? Język jest bardzo ważny. Debata o kulturze i cywilizacji polskiej, wenedyńskiej i innych kulturach. Pilne, Pacta Conventa, król, prymas, uchwała konstytucyjna. Mówiłem o tym, tak? Co my byśmy chcieli, żeby zanim już powołamy tego prymasa, to żeby on wiedział, że on powinien podpisać takie Pacta Conventa, co my sobie życzymy. Debata nad królewskimi Pacta Conventa, nad prymasowskimi Pacta Conventa, prymas, kompetencje prymasa. Debata nad przywróceniem księstwa łowickiego, mówiłem. Uposażenie prymasa, mówiłem. Apel do hierarchii duchowieństwa rzymskokatolickiego w Polsce, wspólny zjazd, biskupi ent prymasi, Sejm Walny ent król. Pamiętacie Państwo 1180, kiedy zbierał się raz na jakiś czas w kolegiacie w Tumie, w Łęczycy, zbierał się świat duchowny i świat świecki w jednym miejscu, gdzie był taki Sejm Walny, czy połączony z synodem. Sejm, synod, prawda? Z jednej strony byli hierarchowie, z drugiej był Sejm Walny i oni się spotykali, był król i był prymas i oni ustalali. Jeżeli wydali wspólne oświadczenie, to znaczy, że jest zgoda i mówią, co będą robić. Jeżeli dwa odrębne, nie ma zgody, tak? Posiedzenie może być jedno, dwu, trzydniowe, krótkie, prawda? I pryncypialne stanowisko obydwu stron. Na przykład w sprawie gender, in vitro, Unii Europejskiej i tak dalej. Pryncypialne. Jeżeli tu jest jedno stanowisko w danej sprawie, wiemy, że i Kościół wtedy idzie razem z Sejmem, tak? Czy hierarchowie jako przewodnicy duchowi nie wypaczają tego, co po prostu życzyłby sobie naród, powiedzmy, tak? Rada Królewska, czyli Światowe Dni Młodzieży, czy właściwie brano lokalizację, bo tym jest problem. Czy ufamy kardynałowi Dziwiszowi, prawda, bo on już jest dwa lata po odwołaniu, ale jest tolerowany, bo skończył 75 lat i pamiętajmy, że zajmuje decyzję królewską, krakowską, prawda, już jest po terminie dwa lata, bo on złożył rezygnację, ale dalej funkcjonuje. My w formule koronacyjnej, kiedy uważamy, że być może powinniśmy koronować króla w Krakowie, no musimy zadać sobie pytanie, czy Stanisław Dziwisz rodzi takie nadzieje na koronację i czy on jest właściwym hierarchą w tej chwili, mając 70, bodajże 7 czy 8 lat w tej chwili, prawda? Czyli już zdjęty formalnie z urzędu, ale jeszcze pełni ten urząd, prawda? Bo tam Watykan co roku przedłuża. Kto powinien zajmować się sprawami publicznymi w Polsce? Przywrócenie ustawy z 16 marca 2021 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku powinien przez urzędników. Pamiętacie Państwo, tam był taki tekst, którym w 21, którym za przeniewierzenia, za korupcję była kara śmierci, prawda? Ale tu byśmy musieli poruszyć prawo do śmierci, czyli karę śmierci i tak dalej. Jest to dosyć skomplikowane, ale wyłącznie możemy powiedzieć, że chcemy się tym zajmować. Debata nad Radą Królewską, tu zagaiłem już. Debata nad Radą Bezpieczeństwa, zagaiłem. Obrady jawne i tajne Rady Królewskiej i Rady Stanu, bo tu jeszcze jest formuła Rady Obrad Tajnych i Jawnych. Konwersatoria Rady Królewskiej i Królestwa Polskiego. Oczywiście ja zaproponowałem w Warszawie z 25 takie konwersatorium. To znaczy, żeby nasze otoczenie, te małe, prawda, ale popatrzcie, jeżeli wychodzą ci funkcjonariusze partyjni, to ich też więcej nie ma jak 7 czy 6. Czyli my w formule Sejmu Walnego wyglądamy troszeczkę, jakby powiedzieć, skromnie. Ale formułę pewnej reprezentacji w Warszawie Sejmu Walnego, jakbyśmy teraz nasz zestaw wzięli, weźmy się i jedźmy i spotkajmy się z reprezentacją Sejmu tamtej strony, czy PiSu, czy kogokolwiek, też 7-osobowej, bo oni tak większej reprezentacji nie dadzą. Zresztą nie ma potrzeby, tak, bo to nie za dużo osób powinno być. To myślę, żebyśmy sprostali tej konfrontacji intelektualnej. 7-7, czy 4-4, 5-5. I taką formułę konwersatorium, które powinniśmy odbywać cyklicznie co kwartał, Sejm Walny i Senat powinni prezentować. Czyli spotykać się z dziennikarzami, z mediami, prawda, i z ewentualnie z oponentami. Żeby oni widzieli, bo tutaj, żeby przyjść, no to ktoś może się obawiać, prawda, i tak dalej, bo to jest Sejm Walny. Natomiast mamy formułę pozasejmową, którą ja wymyśliłem jako konwersatoria co kwartał, w którym my siadamy, zapraszamy media i mówimy w formule reprezentacji, to znaczy wydelegowane przez nas osoby, mam tu na myśli przede wszystkim senatorów, tak? Żeby to już tak się oni obczaskali w sensie takiej Rady Królewskiej i reprezentacji, prawda,
jakie by zajmowali stanowiska na przykład w sprawie energetyki, w sprawie dzisiaj szpitale są modne, prywatyzacja i tak dalej, i tak dalej. I żeby pokazać nasze poglądy na te sprawy i poglądy te bolszewickie, które są prezentowane w tych głównych mediach, prawda? Żeby ludzie mogli powoli konfrontować. Czy to rodzi od razu nadzieję, że zainteresują się nami media głównego nurtu? No raczej nie, na to nie liczmy, ale jest od tego YouTube i inni, prawda? Więc musimy, jak to mówi się, kropla drąży skałę. Debata nad państwem pod nazwą Królestwo Polskie w formule podmiotu prawa międzynarodowego oraz nad organami tegoż państwa. Król, Skarb Królewski, Urzędy Królewskie, Konstytucja, Królestwie Polskim i jego organach. Debata nad Radą Królewską, mówiłem, Radą Stanu, uchwała Konstytucji. Debata nad Radą Bezpieczeństwa, uchwała Konstytucji. Obrady jawne i tajne Rady Królewskiej, Rady Stanu, uchwała Konstytucji. Bo to nie będą być tak, że sobie robią tajne, bo tak sobie myśleć, bo my musimy mieć kontrolę, Sejm powinien mieć kontrolę. Konwersatoria, już mówiłem, Skarb Królewski, mówiłem, powoli zmierzam do końca, będę tutaj wybiórczo może. Był punkt 53, debata o pobycie obcych wojsk na terenie kolonii polskich. Musimy podjąć taką debatę. Czy chcemy te wojska, które teraz Anakonda i tak dalej, prawda? Czy chcemy się tego pozbyć? Czy nie chcemy? Bo oni to robią poza wolą narodu. No, nie wiem, czy nawet Sejm na tym sprawie głosuje, po prostu jakieś tam sobie przegłosowali ustawy i nagle do Polski wtarga 30 tysięcy wojska obcego i wszystko się wydaje, że jest normalne, tak? Ale kto za to płaci? Jak to wszystko wygląda? Nic nie wiemy. I komu ma to służyć? Tego nie wiemy. Mennica królewska, pieniądz, też możemy o tym mówić. Debata nad sejmikami ziemskimi, prawda? Ja będę się z kolei przesłuchiwał Państwu, teraz mówię, kto wyjdzie, bo to nie idzie spamiętać tego wszystkiego, ale, że tak powiem, naturalnie, co kogo nurtuje, tak? Żeby wiedział, że czy jest to w porządku, czy nie. Ja będę to tylko kontrolował i proszę mówić wolnym głosem. Debata o prawie do posiadania noszenia broni, mówię. Debata o karze najwyższej, karze śmierci. Debata o Radzie Stanu, debacie o Radzie Stanu, to mówiłem. Debata nad prawem własności. Nie da się zrobić Polski bez prawa własności, korony polskiej bez prawa własności. Bolszewia nigdy nad tym nie debatowała, prawda? Tu nie ma gwarancji prawa własności. Bo tu jest taka gwarancja, że dzisiaj coś masz, to możesz nie mieć. Czyli to nie ma żadnej gwarancji. W prawie rzymskim, pamiętajcie, było takie zasada, nikogo nie można wyrzucić z własnego mieszkania. Nieważne, czy on był zadłużony, nie można było po prostu. To było nienaruszalne prawo kardynalne. Tak? Z jego własności nie można było. No, dzisiaj się przyjęło za coś normalnego, że zabiera się komuś wszystko i to jest normalne. Tak? Zabiera mu się własność i uważa się, że no, to jest jakaś sytuacja nienormalna, bo to jest zalegalizowane bolszewickie wywłaszczenie. Powinniśmy się w tej sprawie wypowiedzieć, że nienaruszalny jest dom, mieszkanie, rodzina, nie podlega nazwisko, herb, to nie podlega żadnej egzekucji, wywłaszczeniu. Tak? Nie ma na to zgody. Jeżeli ktoś coś najbroił, to trzeba się zabezpieczać w inny sposób i ściągać z innych majątków, ale nie z tego typu majątków. Musimy to wyraźnie powiedzieć, tak? Żeby nie było sytuacji, że my tracimy poprzez upadłości firm ziemię na przykład, bo przejmują obce podmioty. Poprzez upadłość konsumencką tracimy, ludzie tracą mieszkania, swój byt, tak? Nie możemy się na to godzić. Oczywiście w drugą stronę też to powinno być jakoś zabezpieczone, żeby ktoś, no to trzeba z jakimś długim vacatio legis, żeby nie było sytuacji, że ktoś nabroił, a nie można niego nic wyegzekować, prawda? Natomiast podając to, przede wszystkim uderzamy w banki, które przestaną zabezpieczać się na mieszkanie. Tak? Człowiek ma prawo do mieszkania, które nie można mu zabrać. Tak? Więc bank musi żądać jakichś innych zabezpieczeń, bo wie, że z tego mieszkania nie można go wyeksmitować. Więc to powinno być dłuższe vacatio legis, ale już dzisiaj o tym mówimy, żeby banki się przymierzyły, że u nas będzie prawo własności 100%. Nie będzie wolno człowieka wyrzucać, zabierać mu i oczywiście kwoty wolne od egzekucji. Tak? Tak więc z tych punktów, zresztą proponuję, żeby sobie jeszcze później zawsze ktoś wnikliwie przeczytał, zawsze wici i nawet brał ze sobą, jak jedzie i żeby miał taką formułę, bo to jest to długie czytanie, typu formuła, tak jak jest w tych nawet sejmach na wiejskiej, typu czy ja mogę przejść do porządku bez czytania, prawda? Ktoś mówi tak, bo je mam w ręce i wiem, zapoznałem się, bo to jest takie powielanie, tracenie czasu na coś, co, ale to w tym przypadku tak mówię na przyszłość. Ostatnie punkty to są sprawa infamii i banicji dla Rafała Dutkiewicza za zniszczenie Zakładu Narodowego Ossolineum. To znaczy, pamiętacie Państwo, przeniesiono z Lwowa, przewieziono do Wrocławia, a oni doprowadzili zakład wydawniczy, co prawda tylko, nie zakład narodowy cały, żeby aż tak nie wystraszyć Polaków, ale to wydawnictwo to jest bardzo ważne, bo ono ma tradycję ponad około 200 lat i te wszystkie wydawnictwa tej całej polskiej literatury to były wydawnictwa Ossolineum i to właśnie to wydawnictwo doprowadzono do likwidacji. Nie do upadłości, czyli tu musi likwidator to sprzedać, na przykład Zakład Narodowy Ossolińskich jako wydawnictwo będzie, czy już jest sprzedane. Tak? Myśmy to już we Wrocławiu o tym mówili, ale zrobił to, czy podczas kadencji Rafała Dutkiewicza to się stało we Wrocławiu i Bogdana Zdrojewskiego jako ministra kultury, prawda? Że oni wspólnie, prawdopodobnie w porozumieniu,
zrobili, zniszczyli, no byśmy powiedzieli, połowę polskiej kultury wydawniczej. W ten sposób zniszczono. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że połowę, to jest przekazana w obce ręce. Od tej pory o tym będzie decydował na przykład jakiś obcy inwestor, który będzie decydował, czy wydawać pana Tadeusza, czy nie. Prawda? A jeżeli ktoś chce wydawać, to niech sobie wydaje komercyjnie. A komercyjnie te publikacje bardzo ciężko wydawać. Więc uważam, że ci ludzie w sposób świadomy i premedytacją, nie były to duże kwoty. Pamiętacie państwo, że we Wrocławiu na wirtualną stronę internetową chciano wydać 40 milionów złotych, 40 milionów złotych, a nie potrafiono wesprzeć tam kwotą bodajże 80 milionów, żeby nie upadł ten, żeby nie zlikwidować. No to jest po prostu tragedia. Tak? Także, czy ktoś chce jeszcze do tego dodać? Może tak. Drodzy państwo, więc zapytam się tylko, czy ktoś chce coś dorzucić do porządku albo zabrać głos w tej sprawie? Teraz już. Wiem, że... Tak, pan Jan? Panie Wojciechu, obradując półtorej godziny, przez półtorej godziny dostaliśmy porównanie z programem. A to dzięki panu. Pan poprosi. Tak, ja poprosiłem. Ale jeżeli mamy realizować ten program, jest naprawdę wspaniały. Każda rzecz jest bardzo cenna i każda rzecz wymaga debaty chyba tygodniowej. Więc ja oczekiwałem programu na dzisiaj, a nie programu na całość. Więc jeżeli pan mi tak mówił, to ja bym powiedział tak, żebyście się wypowiadali państwo, ale dajmy głos, może w takim razie zróbmy tak. Ja bym troszeczkę narzucił tutaj. Damy głos panu, prosiłem pana Marka Szatu, żeby wypowiedział się w sprawie, jakby to powiedzieć, ogólnie w sprawie intronizacji też, co ma związek z cywilizacją. Gdyby nam się udało dzisiaj przegłosować dwie konstytucje, takie kluczowe, oczywiście jest więcej, tak, bo wiemy, ja mam to w głowie, ale co najmniej dwie, odnośnie religii panującej, bo dlaczego tak mówię, no bo tak się zaczynała też konstytucja 3 maja, tak, do której my nawiązujemy. O sejmikach na razie nie mówimy, bo jesteśmy niegotowi, jeszcze za mała reprezentacja, ale w formule jakby religii panującej my mamy mniej więcej rozeznanie i widzimy ogromne zagrożenie strony islamu. Więc nie powinniśmy kierować się jakby zasadą, byśmy powiedzieli, zachowania bezpieczeństwa dla kraju, bo to idzie w eter, czyli kwestia pobytu obcych wojsk, kwestia kary śmierci, kwestia prawa do posiadania broni, no i kwestia, jeszcze raz mówię, terenów Królestwa Polskiego, no bo jak mamy królestwo, musimy to ograniczyć, no ale musimy to wypełnić jakimś duchem. Jeżeli my teraz nie wypełnimy tego duchem, dlatego pan Marek zdecydował się tu przyjaźń, żeby nas troszeczkę jakby wprowadzić w temat uduchowienia, czyli w sensie jakiejś cywilizacji, prawda? Ja bym chciał go wysłuchać, nie przez telefon, ale powiedziałem, panie Marku, to co pan mi chce powiedzieć, niech pan przyjedzie i powie z mównicy, ekskatedra byśmy powiedzieli, tak? Ekskatedra w sensie mównicy sejmowej. I wtedy, widząc kwestie pewnych zagadnień, nazwijmy to teologicznych, bo tak bym to powiedział, może nie religijnych, ale teologicznych, możemy podejmować powoli, zbliżać się do podejmowania decyzji. Mamy ten komfort, panie Janie, do pana się też zwracam, że my, podejmując konstytucję, się powie tak, ale nas jest tylko 7, 8, tam mało nas, kilkunastu. Ale mamy ten komfort, że na końcu, po 2, 3, 4 latach, bo nie wiemy, Sejm 4-letni trwał 4 lata, ale oni tego nie zakładali. Na początku miało być 2 lata, potem przedłużyli kolejne 2 lata. Jak już zobaczyli, że dzieło jest skończone, no to skończyli. My też tak możemy. I dopiero wtedy były ratyfikacje. Czyli my dopiero wtedy możemy jeszcze poprawiać te nasze uchwały. I to dzisiaj na przykład podejmiemy, że religią panującą, jak będziemy zamykać ten Sejm konstytucyjny, powiedzmy w przyszłym roku za 2 lata, to przyjrzymy się tej konstytucji, możemy stwierdzić, że ona nie wytrzymała próby 2 lat, no to jak nie wytrzymała 2 lat, no to tym bardziej nie wytrzyma 25 lat, bo dopiero kolejny Sejm konstytucyjny będzie 25 lat. W związku z tym troszeczkę zmodyfikujmy i chodzi o to, żeby one potem zeszły na ziemię i były ratyfikowane. A mam nadzieję, że przez 2, 3, 4 lata, prawda, bo pierwszy Sejm konstytucyjny odbył się w Rydzynie, czyli nie tak dawno, 2-3 miesiące temu. Więc to jest za mało, to jesteśmy oseskiem. Ale możemy już, bo najlepiej się odnosić do jakiegoś projektu. Jak do czegoś nie ma, no to do czego się odnosisz? Więc ja zaproponowałem, że możemy przepisać, że panującą religią rzymskokatolicka i kropka, tak? A resztę to dopuszczamy za pomocą konstytucji, kropka, to wchodzi. To jest taka wyjściowa propozycja. Druga propozycja, że proponujemy, żeby Najjaśniejszy Rzeczpospolitej, żeby jednocześnie miała zdolność do łączenia innych narodów, które wiemy, że nie są w formule rzymskokatolickiej, ale są w formule protestanckiej, prawosławnej i tak dalej, żeby użyć, że nie definiujemy do końca religii, zostawiamy to jeszcze sobie do namysłu, natomiast definiujemy cywilizację, którą opisujemy mniej więcej jako grecko-rzymską, ale w formule Christianitas, ponieważ i Grecy, i Rzymianie już odnosili się do pojęcia Christianitas. To znaczy logiczne myślenie, rozum, prawda? Pojęcie to jest rozum, szacunek do rozumu, nie tylko do wiary. Czyli wiara i rozum, to co mówię, prawda? Nie tylko religia,
ale jeszcze mądrość, roztropność, to pisali filozofowie, które dzisiaj byśmy nazwali nawet ateistycznymi, czyli nie ogarniętymi jakąś ideą religijną, prawda? Czyli mówię to o Arystotelesie, Senece, Platonie i tych innych myślicieli, Sokratesie i tych innych, którzy zapłacili nawet ceną życia za ten uniwersalizm myślowy. I myślę, że nie powinniśmy się z tego wyzbywać, bo wejdziemy powoli w teokrację, prawda? Nasi przodkowie wybrali taką formułę, że religią panującą będzie rzymski katolicyzm, ale w międzyczasie rzymski katolicyzm zrobił tak zły postęp, że Europa się zdechrystianizowała. Więc tkwienie w tym rzymskim katolicyzmie może okazać się błędem, tak? Nawet politycznym. To znaczy, możemy powiedzieć tak, Watykanie, my owszem, możemy tu w Polsce przegłosować rzymski katolicyzm, ale pod pewnymi warunkami. Że będziecie nas wspierać, to uznacie prymasa, że my będziemy mianować biskupów i tak dalej. Nie wchodzić od razu, wiecie, tylko postawić pewne warunki, tak? Natomiast jeżeli określimy się już na ten, że kierujemy się wartościami Christianitas, z jakąś jeszcze definicją tej Christianitas, profesor Karpowicz coś na ten temat mówił, ale mało, pamiętajmy, że już są alternatywne koncepcje, żeby powstała Unia Centralna, Unia Środkowo-Europejska, Grupa Wyszehradzka, czyli już kombinują tak bezwartościowo, żeby powstała Unia Europejska BIS. Pamiętamy, jak oni to potrafią zrobić, tak, prawda? Tak, tak. Okrągły stolik, czary mary, mamy wszystko inne, tylko tak naprawdę jest to samo, tak? Oni to potrafią zrobić. To weźcie poprawkę, że w tej chwili stolicą Unii Europejskiej jest Bruksela, gdzie praktycznie permanentnie jest stan wyjątkowy, tak? Bruksela. Ona jest z boku. Stolicą Europy powinna być Polska. Znaczy stolica europejska i kultura Christianitas. Oni już muszą się z tym pogodzić, bo jak nie, no to najpierw zaczniemy od siebie, tak? My nie zmuszamy nikogo do wstępowania. W Ukrainie już są pierwsze zalążki. Wczoraj czytałem, że Ukraina chce się przyłączyć do Polski, ponieważ gdyby zadeklarowała chęć przyłączenia się do naszej korony, to na dzisiaj, a nawet do trzeciej RP, ona jest elementem naszym, a w związku z tym, gdyby wyraziła akces i trzecia RP na przykład zgodziłaby się, to oni z automatu stają się członkiem Unii Europejskiej i NATO. Tak? Ale takie sygnały są w Białorusi. Na przykład, czy Białorusi, tak? No właśnie mówię. Dlatego to są tylko, ale moje koncepcje polegają jeszcze czymś wyżej, bo to są koncepcje w ramach tej trzeciej RP. A my mówimy, unifikujmy się, ponieważ jesteśmy zbyt podzieleni, a niewiele nas różni. My traktujemy odrębność białoruską jako prawosławną wcale nie gorszą niż rzymskokatolicką, prawda? W sensie cerkwi, wiary i tak dalej, bo ten sam rdzeń jest, przecież tylko ryty się różnią i tak dalej. To samo z grekokalitami, częściowo z protestantami, może nie z wszystkimi, ale na pewno z niektórymi, prawda? Z niektórymi, tak, i pod pewnymi warunkami, tak? Ale nie szukamy też, ale nie szukamy na siłę po prostu wrogów. Ale wy się wypowiedzcie, że jeżeli dzisiaj byśmy to zdefiniowali, i w tej sprawie otwieram debatę, ale poprzedzoną pana, jakby to powiedzieć, lekcją, wykładem, czy nawet bym uznał referatem, bo na sejmach bym proponował, żeby jednak używać słowa referaty, to co nasi też przodkowie i tutaj szacunek dla Aleksandra Kakowskiego, który wprowadził takie formuły referatów, żeby były referaty, że przed podejmowaniem decyzji powinien być zreferowany problem przez jakiegoś mądrego człowieka, który widzi za i przeciw, prawda, referuje problem, mówi o zagrożeniach, wadach, to mi się wczoraj spodobał profesor Karpowicz, który mówi: demokracja ma zalety takie, ma wady takie. Teraz to trzeba położyć na szali i zważyć, prawda? Nie mówił, od razu się nastawił anty, tylko próbował wyciągnąć coś pozytywnego i jednocześnie zastrzegł coś, znaczy zauważać negatywy. Tak samo tutaj. My proponował, żebyśmy, to jest trudne, bo wcześniej czy później pani Janie będą się nas pytać, jakie wartości reprezentujecie, prawda? No nie ma czego. Czyli wartości, tak? Jak określimy wartości, mniej więcej możemy określić, jaki teren tej korony polskiej wchodzi w rachubę, ale oczywiście w ramach terenu też się można wypowiadać. Czyli otwieram debatę w tej chwili, poprzedzoną referatem pana, na temat religii panującej. Jeżeli okaże się, że nie ma głosów, ja ją zamknę. Nie zamknę ją głosowaniem, no bo nie będzie, powinno być kilka wystąpień. I myślę, że do przerwy powinniśmy taką konstytucję przyjąć. Konstytucję, jeszcze raz mówię, wyjściową, ponieważ na koniec Sejmu Konstytucyjnego wszystkie one będą jeszcze, tak powiem brzydko, tuningowane, sprawdzane, czy one jedna drugiej pasują, czy one nie są wewnętrznie sprzeczne, czy nie są podwójne, że ten systemat się robi już z całego układu. To tak jakbyśmy artykuły poszczególne głosowali w tej chwili, wiecie, o co mi chodzi. One muszą jedne do drugiego pasować, nawet w sensie terminologii, nazewnictwa i tak dalej, żeby z tego wyszły takie statuty, czyli zestaw konstytucji, które, prawda, jeżeli ktoś się chce zająć problematyką na przykład religii, to się otwiera na początek, jest gospodarczą gdzieś tam w środku, ale jeszcze inną medycynę, to ma tam konstytucję później, z jakimiś interpretacjami, czy z diariuszem, co autor miał na myśli. Tak to widzę i w tej chwili oddaję panu głos, panie Marku, także zapraszam na mównicę w sprawie, niech pan się przedstawi, kilka słów powie i od razu... Dziękuję.